Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz w części poświęconej edytorowi wideo. Chciałbym omówić teraz efekt cross oraz gamma cross. Te dwa efekty możemy mówić razem, możemy także porównać w jaki sposób one działają. Przede wszystkim, aby zobaczyć jak one działają, dodam sobie dwa kolory do mojego edytora. I te kolory to może być na przykład kolor, no niech to będzie kolor wściekły czerwony, a drugi kolor to niech to będzie kolor wściekły zielony. Takie dwa kolory możemy następnie ustawić w taki sposób, aby one się nawzajem przenikały. I to może być przenikanie, które będzie takie równe, a więc jeden będzie przenikał się z drugim za pomocą efektu cross. To przenikanie na początku będzie generowało kolor czerwony, później ten kolor będzie się robił jakiś taki pomarańczowy, zgniło-zielony, aż w końcu przejdzie do zieleni. Tak działa efekt cross. A więc jest to zwykłe przenikanie się dwóch pasków, przy czym pierwszy, który zaznaczymy, to jest początkowy, a drugi, który zaznaczymy, to jest końcowy. Skopiuję sobie teraz te dwa paski, ustawię je obok, na przykład gdzieś tutaj. I dla tych pasków zaznaczę na początku czerwony, później zielony i wykorzystam efekt gamma cross. A więc ten drugi, o którym dzisiaj opowiadam. Ten efekt gamma cross również robi przejście od jednego koloru do drugiego, ale jest to wyraźnie przejście, które jest ciemniejsze. To przejście zawiera tak zwaną korektę barw, czy też korektę kolorów. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli stosujemy ten efekt gamma cross, to on jest na filmach łatwiejszy do zniesienia dla oczu. Nie jest taki przejaskrawiony. Aby porównać dokładnie, czym się różnią w środkowym momencie te dwa efekty, możemy zrobić coś takiego. Skrócę te paski do na przykład równiusieńko 20 klatek, tak abyśmy mieli łatwość znalezienia miejsca, w którym one później będą przycięte. Tutaj zdaje się, że potrzebuję mieć 20. Moment. Ustawię je odpowiednio na początku. 21 klatka. To skrócimy do 41. O tak. I teraz te paski ze sobą połączę za pomocą klawisza Ctrl-G. To powoduje, że powstaje tak zwany metastrip i ten pasek jest traktowany jako jeden pasek, na którym można robić wszystkie efekty takie same jak ze wszystkimi innymi paskami, ale to jest jeden pasek zamiast trzech. Tak samo zrobię tutaj, Ctrl-G. Teraz jeden pasek umieszczę nad drugim i wybiorę miejsce środkowe, czyli to, które mi się wydaje, że jest najbardziej w środku. Myślę, że tutaj. Teraz przez Shift-K przetnę te paski. Następnie przesunę się jedną klatkę i znowu je przetnę. Shift-K i tutaj Shift-K. Shift-K rozcina pasek twardo, a więc nie powstają żadne dodatkowe wiszące koło niego wąsy. Tak jak to mówiłem o przycinaniu pasków, tutaj mamy te fragmenty, które są rozsunięte. Te również mogę stąd zabrać, przestawić gdzieś. I teraz mamy dwa efekty, które mogę postawić koło siebie. Jeżeli postawię obok siebie i wyświetlę, to tu widać różnicę pomiędzy nimi. Ten pierwszy pasek tutaj to jest gamma cross, ten drugi to jest zwykły cross. Są dokładnie w tym samym miejscu podziału dla tych samych dwóch kolorów. A więc widzimy wyraźnie, że gamma cross robi przejście przez o wiele ciemniejsze tonacje barwne. No i teraz każdy z tych pasków, warto wiedzieć, że może sam z siebie również mieć animowane przejście. Może rozgrupujmy przez Alt-G. I teraz ten efekt cross ma tutaj swoje ustawienia. Oczywiście jest tylko określony input pierwszy, input drugi w formie nazw pasków, ale jest także ten checkbox default fade. Fade, czyli jak pasek jeden zmienia się na pasek drugi. I to jest domyślne przejście odpowiadające takiej zwykłej S-owatej krzywej w Blenderze. Jeżeli wyłączę ten parametr i ustawię się na początku paska i zakluczuję tę wartość, a później ustawię się na końcu paska, ustawię jeden w tym efekcie i go zakluczuję, to na krzywych dostanę dokładnie taką S-owatą krzywą. Oczywiście to jest domyślny efekt i ten efekt działa właśnie w taki sposób, że robi mi przejście. Natomiast mogę ten efekt zmienić, jeżeli kliknę prawym klawiszem na przykład tutaj i zmienię te krzywe tak, aby inaczej się układały w czasie, to mogę mieć przejście zupełnie innego rodzaju, na przykład takie. A więc jest to przejście, które na początku jest czerwone, szybko zmienia kolor na ten kolor przejściowy, przez pewien okres czasu w tym kolorze siedzi, takim dość podobnym do siebie, a później szybko robi się całkowicie zielone w tym miejscu. No dobra, myślę, że teraz już wiemy, o co chodzi z efektem cross oraz cross gamma, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.